wygląda, że my same śniadania pokazujemy na tych vlogach. Nic się nie dzieje w naszym życiu, tylko śniadania. Tylko ładnie paznokcie. Nie widzieliście moich paznokci? Widzieli chyba na vlogu, czy nie wiem. To są moje baby boomerki. Ostatnio jeden mi się złamał i musiałam pojechać do salonu awaryjnie. Naprawić i został naprawiony, więc tak, będę nosić je teraz dłuższy czas, bo mi się strasznie podobają. Ktoś jeszcze je naleśniki z jogurtem, ja w ogóle mam jakiegoś spalonego, ale Darek powiedział, masz spalonego, bo ty lubisz. Specjalnie spalony do siebie. A Darko je z czym? Z czekoladą. Wiadomo. Ja jem tylko naleśniki z Nutellą, bo z niczym innym nie jem Nutelli, więc... Jest ci matcha. Darek mi zrobił, chociaż nie miał ochoty robić, to mówię, zrób mi matcha. Nieprawda, że na mleku owsianym. Zawsze dajesz mi wyzwania. Znaczy, wyzwania co na matcha. Matcha na mleku owsianym, na zimno. Ja lubię pić na zimno. Na ciepło też piłam, ale na zimno mi bardziej smakuje. Dajcie znać, czy próbowaliście, bo wiele osób nie lubi matchy, bo dla nich smakuje jak trawa. Nie, jak ryba. Jak ryba? Tak. Właśnie smakuje po prostu jak... Nie wiem, ale wiecie dlaczego? Cudowne, jak umami. My robimy to na mleku owsianym. Owsianym, tak. Albo migdałowym i dodajemy do tego syrop orzechowy, dlatego to inaczej smakuje. Ale ja lubię nawet samą matchę. Bo musisz wytłumaczyć im, że właśnie rzadko pijemy samą, tak? Tak, tak. Ale samą też lubię w smaku. Lody lubię w smaku matchy. Cześć łobuzy, witajcie. Ja jestem już w domu. Byłam u Pauliny Pika i nagrałyśmy do niej kawałeczek, natomiast nie udało nam się nagrać więcej, bo dzieci hałasowały, także jestem tutaj sama i pokażę wam co dziś nowego. Wiem, że w każdym vlogu pokazuję wam kosmetyki, natomiast nic na to nie poradzę, kochani, bo vlogów jest teraz mniej, więc muszę to jakoś skondensować. To jest nowe pudełko, nazywa się New Beginning, Big Glossy New Beginning. Tak wygląda pudełko. I zostawię wam linka na dole, jeżeli będziecie chcieli sobie takie pudełko, subskrypcję zamówić. Dajcie mi znać, czy w ogóle subskrybujecie jakieś pudełka, bo wiem, że wiele z was zamawia sobie pudełeczka. Postaram się, wiecie, streścić, żeby nie rozgadywać się za bardzo. Coś bardzo ładnie pachnie, ale nie wiem jeszcze co. A jakbyście byli ciekawi, bluza jest z Bonfili, też wam podlinkuję. Dziś założamy po raz pierwszy i mega mi się podoba. Dobra, pierwsza rzecz to jest Dermo Face, płyn micelarny w chusteczce. Tonik serum 2 w 1. Takie małe. Później jest Nature Box Lotion. Miałam szampony, ale jakoś, nie wiem, nie były szałowe, szczerze mówiąc. 3-minutowy cud. Superfood z Pantene. Ładnie pachnie. I ostatnia rzecz to jest normalizujący krem do twarzy z Bielendy. Professional z tej serii. I to jest duży produkt z tego, co widzę. Pudełko się na pewno zwraca, natomiast jest pytanie, czy potrzebujecie takich rzeczy konkretnych, czy nie. Ja wam zostawiam link na dole, jeżeli jesteście zainteresowani subskrypcją, to subskrybujcie sobie, możecie subskrybować na miesiąc albo na dłuższą metę, albo na dłuższy czas, wtedy trochę bardziej się opłaca. A teraz pokażę wam szybko, co zamówiłam sobie i co będę testować w przyszłych tygodniach z Cult Beauty. Akurat była darmowa wysyłka taka DHL-em przyspieszona. Zamówiłam ten podkład, bo Amrizi go ostatnio pokazała. To jest kryjący Power Play. A wiecie, że ten Cover FX ostatnio robiłam film i bardzo wam się też podobał. Bardzo kryjący podkład. Coś z It Cosmetics, bo It Cosmetics weszło na Cult Beauty i się bardzo z tego cieszę. Zamówiłam sobie bardzo kryjący z SPF-em krem CC. Mini pędzelek z Coivy, w ogóle jak zapakowany. Taki bardzo, bardzo precyzyjny. Bardzo się cieszę. W ogóle po co nie wysyłają w takim opakowaniu? Trochę szkoda. I jeszcze mam z nowości z It Cosmetics. Zamawiam takie rzeczy, które są niedostępne u nas. Z It Cosmetics ten matujący krem z SPF 40, więc obu nagram test. Lime Crime Venus XL2. I ta paletka ma takie bardziej naturalne odcienie. Neutralne, ziemiste. I zobaczmy. Takie kolory. Także też muszę ją sobie przetestować, a oni mają świetną formułę, jedna z lepszych cieni, jakie są dostępne na rynku. Venus 1 i 2 wam polecam, z czystym sumieniem, pozostałe zresztą też są świetne. Dobra, i ostatnia, najważniejsza rzecz, którą tak naprawdę, bez której nie byłoby tego zamówienia, to słuchajcie, do wszystkiego wam zostawiam linki na dole, byście mogli sobie przejrzeć te kosmetyki, zobaczyć, no bo nie są dostępne w Polsce. Ja zawsze zamawiam te rzeczy, które nie są dostępne w Polsce, a są bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle miałam przesyłkę do Polski chyba o wartości 25 funtów za darmo. To maska przyszłości, słuchajcie. To jest maska przyszłości, maska z LED-owym światłem na zmarszczki, na trądzik z doktora Grossa. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, jak to przetestuję. To jest maska Terminatora. Tutaj są pokazane rezultaty. Podobno pierwsze rezultaty widać po paru tygodniach, trzeba nakładać codziennie. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa, co to będzie. Także co, może nagram sobie. Kupę kasy, bardzo to było drogie, ale
pytałam się, gadałam z moim znajomym o właśnie o dbaniu o siebie, o cerze i mówi, weź to zamów, nikt w Polsce tego nie przetestował, nikt tego nie kupi, weź to ty przetestuj, pokażesz, czy znikną ci pryszcze, czy nie. Więc będę tego używać codziennie i zrobimy sobie taki test. Jestem tego bardzo ciekawa. Wiem, że niektóre gabinety kosmetyczne wprowadziły właśnie światło, ale na tej zasadzie, że leżycie pod taką lampą, że idziecie do gabinetu na przykład na 15-20 minut, leżycie pod lampą, właśnie LED-ową jakieś tam światło, które ma działać albo na zmarszczki, albo na trądzik. Natomiast to jest do domu. Także to z nowości, ja idę się ogarniać. Mam mnóstwo ciuchów do posprzątania, może wam cokolwiek pokażę. No i wczoraj wstawiałam to pranie, wstawiałam i słuchajcie, nie udało mi się. Nie udało mi się wygrać z tym praniem. I dzisiaj muszę je dokończyć, także lecę. Kochani, ja tu właśnie sprzątam, układam ciuchy. I przypomniałam sobie, że miałam założyć skarpety eksfoliujące. I pokażę wam, co ostatnio kupiłam, bo ostatnio kupiłam sobie trzech firm i będę je trochę porównywać, więc na pewno wam powiem o każdej z nich. I chciałam, żeby te skarpety nie były droższe niż 25 zł. Chyba każdy z nich kosztował niecałe 20, jedne 16, inne 19. I słuchajcie, ja zamówiłam je w necie. Nie chciałam, żeby były drogie, jak mówiłam, bo kiedyś nawet takich za 100 użyłam. Po 30 zł, po 50, ale uważam, że nie ma co przepłacać za podobny efekt. Chodzi o to, że zakładamy sobie skarpetki, takie, które nam złuszczają martwy naskórek już po kilku dniach. Tu akurat siedzimy 2 godziny, ale to w zależności od firmy różnie podają. Tu mamy godzinę do półtorej. Później trzeba zmyć i pamiętajcie o tym, że później nie można tych stóp peelingować ani ścierać tarką. Trzeba zostawić, żeby tak po 5 do 10 dni na skórek zaczął się złuszczać. Najlepiej chodzić w skarpetach, najlepiej też spać w skarpetach, żeby to się fajnie złuszczało. No i co tutaj w składzie? Mamy alkohol, wodę i różne kwasy, które nam właśnie te stopy, tą skórę złuszczają. Okej, skarpety już przygotowane. Odłożę na bok. Natomiast użyję tych. I dajcie znać, czy używałyście takich skarpetek kiedykolwiek. Ja mam problem jedynie tutaj z piętami oraz tutaj skórą wokół palców. Pod spodem nie jest źle. Pięty mi nie pękają, ale są właśnie bardzo suche. Nie noszę teraz żadnego lakieru właśnie zimą. No bo daję im odpocząć od hybrydy. Mogłabym nosić zwykły lakier, ale trochę bez sensu. Czuję już ten zapach. Powiem wam, że ja ten zapach bardzo lubię. Aha, i ważna sprawa jest taka, że nawet nie ma sensu, żebyście miały hybrydę, ponieważ często jest tak, jak miałam hybrydę, że te kwasy i ten alkohol mi tą hybrydę zeżarły. W zależności od tego, jaki macie lakier hybrydowy, ale dwa razy już w życiu miałam tak, czasem nic się nie dzieje, dwa razy miałam tak, że po prostu mi się rozpuściła i szedł mi cały lakier hybrydowy. Więc lepiej nakładać. Te są duże. Zobaczcie. Tak, i tutaj te są słabo pomyślane, bo normalnie jest tak, że są trochę dłuższe. I na przykład te azjatyckie, te są z kolei krótkie. Widzicie? Dobrze, porównamy sobie kilka w takim razie. O. Ale mówię wam, te naklejki nie wystarczą. Warto sobie założyć na to skarpetę. I dzięki temu będzie się to wam trzymało w miejscu. Te skarpety są duże, więc mówię od razu, że też będą dobre na mężczyzn, bo rozmiar jest spory. Natomiast dziewczyny z małą stopą się w tym utopią troszeczkę. Poczekajcie, aż ta skóra sama odejdzie, bo to musi po prostu minąć kilka dni, żeby to zaczęło działać. Śmiesznie mokro te stopy. Uch! Także tak to teraz wygląda. Szeleszczę. No i co, 2 godzinki. Zmywam. I będę wam dawać znać, jak sprawdziły się te konkretne skarpety, a później w kolejnych tygodniach, wiecie, bo to się raz w miesiącu robi, w kolejnych miesiącach dam wam znać, jak pozostałe się sprawdzą. Powiem wam, że ostatnio często jem chlebek gruziński. Odkryłam go w sumie przez Anię od paznokci. Dajcie znać, czy znacie te chlebki. To są pszenne chlebki z różnymi nadzieniami, najlepsze ze szpinakiem. Takie trochę jak pizza, no ale nie jest aż tak tłuste. No czas do czasu można sobie zjeść. Jak nie próbowałyście, to koniecznie poszukajcie gruzińskiej piekarni i spróbujcie tych chlebków. I dajcie znać, jak je jecie, czy z czymś, czy same. Kochani, ja no make-up, czekam na Justynę, bo będziemy razem nagrywały z Justyną z kanału Justyna. I mam na sobie bluzę Mimisia, bo jest dzisiaj tak zimno. Jest. W ogóle dodałam sobie fotkę na Instagrama i napisałam, że jest wiosennie, bo fotka była wiosenna, a wy napisaliście, że wcale nie ma wiosny, jeszcze 2 miesiące do wiosny. To nie chodziło o to, że ja nie wiem, kiedy jest wiosna po prostu. Że była wiosna na zdjęciu. I słuchajcie, mam na sobie tą bluzę z Mimisia z napisem Milky Way, którą wam ostatnio pokazywałam. Jest tak miękka, jest tak miła. Mega się w niej czuję. Jeszcze ma taki fajny, wysoki golf. Można sobie tutaj wrzucić kaptur, jak wychodzicie na dwór. W ogóle Mimiś ma takie miłe, milutkie rzeczy. Do tego mam leginsy z Calcedonii, takie wyższe
spodnie, takie jeansy. Jeansy, leginsy, mega kryjące. I ta bluza mi się bardzo, bardzo podoba. Drugą dałam mojej najlepszej przyjaciółce, tą No Makeup. Dałam mojej przyjaciółce, bo bardzo jej się podobała i ja jestem taka, że lubię się dzielić, więc będziemy chodziły obie w takich bluzach. Mam nadzieję, że dziś się ją założę, bo dziś się widzę właśnie z moją przyjaciółką. Już tydzień się z Pauliną nie widziałam, bo miała bardzo dużo pracy. Także dziś się widzimy. Także to jest mój outfit, czekam na Justynę. Zapaliłam sobie już tutaj lampeczkę. To jest, słuchajcie, taki kominek lampka. To jest ciepłe, tylko wam na chwilkę opokażę. W środku jest żarówka i ta żarówka, słuchajcie, podgrzewa wosk. Także jedyne, na co musicie tutaj uważać, to jest to, bo to jest ta... O, Justyna idzie, bo to jest ta gorąca część. I zapalane to jest normalnie, tak jak zapalacie lampkę. O, na normalny przełącznik. Można sobie też to zmniejszać, to jest bardzo fajne, że można zmniejszyć sobie jakby moc tego, tej lampki. O, i tylko trochę wam będzie roztapiało ten wosk. I one są z BZB i są w różnych kształtach, w różnych kolorach. No i tak, Justyna już idzie, więc... Fajnie, będziemy nagrywać. Justyna się już ubrała, a ja tak. Mówię, halo, nie mamy nic na vloga. To bardzo po prostu najgorsi vlogerki ever, tak. że zapomnieliśmy o, przecież dla mnie weekendowy vlog, dla was daily vlog. No. Nagrałyśmy bardzo fajne filmy, będą w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo włożyłyśmy w to naszą pracę i serce. To prawda. Bardzo fajnie, uśmiałyśmy się na maksa, nie? No i to taki makijaż to nie jest nasz codzienny. Nie, to nie jest nasz codzienny makijaż, po prostu tak wyszło, zobaczycie, o co chodzi. Tak, tak. Ale fryzura mi się twoja podoba. O, mega, fryzura jest super. Fajnie, że mam takie krótkie spotkanie w pracy, będę mogła się pokazać. Tylko nie wiem, czy przeżyję czapki. To musisz tak nakładać od góry. Od góry i tak samo zdejmować, pamiętaj. Nie tak się kolej. Zapomnisz, to może być kiepsko. No, ale tam poprawimy. Także dzięki za poranną odwiedź. Chłopaki jadą do jakiegoś tam sklepu dla kucharzy. Nie wiem, co oni tam robią. Ja dzisiaj jadę do mojej przyjaciółki, jak mówiłam, więc się mega cieszę. Bo się dawno nie widziałyśmy. A ty lecisz do pracy? Ja do pracy, niestety. Do pracy, Polacy. O, i sanki chcę kupić. Lomatyty. Kup drewniane. Dobra. Koniecznie. Drewniane, dobra. Tak jak kiedyś my mieliśmy, nie? Młotka z Berbery, natomiast ten kolor jest już niestety niedostępny. Ale jeżeli chodzi o kolor, no to... Trzeba wyzeszyć w laty. Zawsze pokazywałam czystą kuchnię. Skoro jest brudna. No właśnie, jest brudna. Ogarniesz? Ja lecę nagrywać make-up. Bo jest sobota. Ała, ale mi do ucha. Zapiszczało mi w uchu. No jeszcze raz mi to zrobiłaś. Zrobiłam delikatnie teraz. O Jezus. Poszła sobie. Poszła. Kwiatki dla babci. Zobacz, taka doniczka jest fajna. Dosyć droga, ale jest prześliczna. Nie podoba ale się? Ale za droga jest. Ale jest trochę za płytka, nie? Musi być wyższa. Za cienka? Nie, za niska. Płytka, za niska, no. Muszę znaleźć coś podobnego, ale w niższej cenie. To jest troszkę za droga. Ale fajnie się tu wchodzi do sklepu z kwiatami, od razu jest takie świeże powietrze, od razu się lepiej oddycha. Te są fajne, na dole pogięte. No, tylko szkoda, że są złote, nie srebrne. Takie przejście. I przeceny duże. Tylko powiem wam, nic mnie tu nie interesuje. O, tu przeceny. No niemożliwe. Jak to się otwiera? A, to jest takie ten. Okienko. Z dwóch stron. O, fajne to. Spadliśmy do babci, bo był ostatnio dzień babci. Jakoś się nie mogliśmy ogarnąć, więc spadliśmy dzisiaj na kawę. A ostatnio się śmieję, bo kłóciłem się z Karoliną. O, to ja sobie później, wiesz, do ogrodu wsadzę. No, pewnie. Jak przetrzymają w tej temperaturze? Na ganku. A, no chyba, że. Piesek jest, ale fantastyczny ten piesek, no. Piesek, który ma
Ile 20 lat ma babcia, nie? Ogon ktoś mu urwał, bo przecież ogon był też drewniany. Śmieszny, nie no, więcej ma niż 20. Więcej niż 20. Więcej, 30 na pewno. Na pewno, że 30, tak. I przetrwała, drewniane zabawki zawsze przetrwają. Babci kupiliśmy takie kwiatki ładne. My wpadliśmy do biura, wiem, że tak zupełnie randomowo, zobaczcie, coś śmiesznego, mi semila głos. I mam tutaj, słuchajcie, przesyłkę od Nyxa, którą na pewno już widzieliście u wielu dziewczyn. U mnie też była rozsypana, poukładałam to tak nie po kolei. Moja rada, słuchajcie, kochani, przyklejajcie to albo podpisujcie pod spodem, bo nie wiadomo, co to są za kolory. Ale mam zamiar nagrać test tych jasnych. Jeżeli mi nie będą pasowały, to wezmę stąd. Mam tutaj też jakieś nowości z burżuła. Tutaj będę robić na pewno jakiś teścik drogeryjny rzeczy. I chciałam wam też pokazać nowego Funday Boxa, bo właśnie go opakowuję. Funday Box to jest pudełko subskrypcyjne od Yebunny. Owsianka, jadłyście dziewczyny do owsianki? Nie. One są tak dobre. Jest to tak dobre. To jest ja lubię, że jadłem wszystkim. New is coming. Mamy jak zwykle naklejki. Łotka. Aha, i tu jest torebeczka z Yebunny. Słuchajcie, zobaczcie, jakie piękne kwiatki kupiłem. Jak wiecie, ja uwielbiam cięte kwiaty. Jak są w domu, wtedy jest tak żywo. Mam różyczki, nie wiem, czemu tak schowane są. Te już umierają powoli. Ale jeszcze dają radę, ja takie związałem. Żeby taki bukiet robiło. Fajnie to wygląda, co nie? Jeszcze tu mam eustomy. Też muszę im wodę wymienić chyba. Coś to światło jest nie bardzo. Ustawiam tutaj, wiecie, moją kamerę vlogową w miejscu mojej kamery normalnej. Powinnam tak naprawdę włączyć moją kamerę zwykłą. Ja się właśnie maluję, szykuję się na event i powiem wam, właśnie wczoraj gadałam z Pauliną Pikaj, że w ogóle nie było eventów w tym roku i ona mówi, kurczę, może nas nie zapraszają. Ale wiecie, patrzę na ten, na Instagrama i nie ma żadnych eventów, nic się nie działo w styczniu i tak naprawdę teraz jest pierwszy event spotkanie, wiecie, z influencerami, blogerkami, z marką Foreo. Jest to marka, którą bardzo lubię, marka z pięknymi gadżetami. Jak wiecie, mam już większość ich i używam. Ja się bardzo cieszę. Chciałam użyć jakiegoś rozświetlacza i pomyślałam sobie, że użyję tego z kolekcji świątecznej MAC. Tak wygląda. Nie użyłam tego bronzera, bo trochę się boję, że on będzie z drobinami, więc go nie użyłam. I właśnie oglądałam Karolinę Samson i paznokcie. Pozdrawiam cię, Karolina, bo opowiadałaś o tym, jak robiłyśmy paznokcie pierwszy raz u mnie. Twoje paznokcie. Pamiętam. Mam też paletkę świąteczną z MAC, jeszcze jej nie używam, więc też sobie dziś użyję. A na końcu użyję sobie cieni od Hani. Teraz jakiś krótki make-up. Tak naprawdę powiem wam, że nie mam za dużo czasu, bo muszę już wychodzić. I zastanawiam się, czy nie nagrać dzisiaj car vloga. I chyba to zrobię, bo idę na event sama i jadę autem i będę mogła w pokoju nagrać. Natomiast zastanawiam się nad tematem, bo wczoraj wiele osób mi mówiło, żebym nagrała o hejcie w szkole. Trochę już te czasy mam ze sobą, więc ciężko mi będzie się tak, wiecie, odnieść bez przykładów. Ale pomyślałam, że można by to trochę zaokrąglić, uogólnić. Wiem, że wiele osób czeka na ten film, więc zastanawiam się, może to nagram. Byliście wczoraj na live'ie u mnie, dużo osób było i właśnie pisaliście tematy. Jakbyście mogli napisać mi kilka właśnie tematów nawet tutaj we vlogu, na car vlogi, jakie chcecie, temat, jaki chcecie poruszyć, niekoniecznie dotyczące mnie, może macie jakieś, wiecie, inne pytania. Tylko właśnie mam bardzo dużo zapytań, czy nagram o tym, jak wybrać liceum, czy studia. Bardzo mi ciężko odpowiadać na takie pytania, ponieważ ja wybierałam liceum już, nie wiem, z 18 lat temu. To były inne czasy i nie wiem, co bym teraz zrobiła w tych czasach, także ciężko mi, powiem wam, cokolwiek radzić i raczej wam nie doradzę, więc co do wyboru szkoły, profilu, no nie pomogę wam, bo to już było bardzo dawno temu. Chyba wrócę do mojego pierwotnego ustawienia i wezmę sobie paletkę Misz Masz od Hani. Podoba mi się, że te cienie są takie małe, bo wiadomo, że cienie ciężko zużyć. Podoba mi się ta paleta. Jedyne, czego mi tu brakuje, to jest lusterko, ale wiadomo, że to jest koszt. Pewnie paleta byłaby dwa razy droższa, gdyby było lusterko. Jakieś brązowe smoki mi dzisiaj wyszło przez to. Jakoś nigdy nie mam planu. W sensie dzisiaj nie miałam planu na makijaż taki jakiś konkretny.
Jakoś tak dzisiaj nie mogę się umalować. Taki mam dzień. Nie bardzo. No i jest. I już od razu oko inaczej wygląda. Ale naprawdę, ostatni raz zakładam te rzęsy, bo już się rozwarstwiają, chyba że sobie przytnę jakieś takie kępeczki. One są ogromne. Powiem wam, że są ogromne, ale lubię je. To jest mój look na wyjścia. Idę się ogarniać, nie mam pojęcia, w co się ubrać. Cześć kochani, nic wam nie nagrałam, w sensie nie pogadałam, bo rozmawiałam cały event z dziewczynami i jakoś tak się zagadałyśmy, czy później Olciak przyszła i minął czas. I widzicie, no jestem na ulicy, pada śnieg, pogoda taka. Ale śliczności, słodziaczek. Idę właśnie do autka, jeszcze po drodze wpadnę pewnie do gdzieś tam do drogerii. Jak sobie oglądam tutaj butiki, oglądam wystawy, bo rzadko tutaj łażę na Mokotowskiej. Lubię sobie popatrzeć na ładne rzeczy, chyba mam to po mamie. Zastanawiam się, co z walentynkami, cały czas. Kminie, co tutaj zrobić. W tym roku Darek miał coś zaplanować, ale chyba skończę się na tym, że ja będę planował. Także nie wiem, jakie miejsce wybrać jeszcze. Jestem zły, słuchajcie. Jestem zły, bo jak wiecie, działam z jednym projektem i działam z różnymi prawnikami. I nienawidzę to po prostu, jak ludzie oszukują. W życiu trzeba na wszystko uważać. Bo jesteśmy oszukiwani na każdym kroku. I dlaczego? Po to, żeby ktoś sobie zrobił wyzysk po prostu na nas. Słuchajcie, dlatego jestem zły po prostu. Jestem wkurzony, że tak powiem ładnie. Jestem tak zły na coś. Myślę, że za jakiś czas opowiem wam bardzo dużo na temat biznesowy, jak się nie wkopać. Uważajcie na każdym kroku. Uważajcie też, jak podpisujecie różne umowy. Ja zazwyczaj sprawdza ktoś to za mnie, bo jak są jakieś tam, jeśli chodzi o jakieś pieniądze albo jakieś wizerunkowe nawet rzeczy, nawet przy tworzeniu różnych kampanii, podpisujemy mnóstwo umów nawet o wykorzystanie wizerunku naszego i trzeba po prostu uważać na to, żeby wam nikt nic nie zrobił. A zostałem ostatnio wyrolowany, oszukany i może za jakiś czas wam powiem, o co chodziło. Pamiętajcie o tym, żeby uważać, tak jak wspomniałem wcześniej. I poza tym, że ten ktoś popsuł mi dzień, to mam wam coś fajnego do pokazania. Film będzie w sobotę. A będą to... O, już tutaj mi się rozmnoziło. Takie czekoladowe szaleństwa. Jak oglądacie kanał DG, to teraz tam robimy desery i te czekoladowe szaleństwa będą na kanale już w sobotę, na walentynki, pyszne. Jeszcze pokryję je taką czekoladą i pomalujemy je na biało, myślę. Będzie fajnie. Chowam do zamrażarki. A, chciałem wam wspomnieć, moi drodzy, że na stronie teraz okazji walentynek, zbliżających się walentynek, jest zniżka na biżuterię, 30% zniżki. Kod znajdziecie na dole i również na case'y jest 30% zniżki, czyli na biżuterię i na case'y. Kod znajdziecie w opisie. A tu jest bałagan roboczy, co idzie do garażu. Słuchajcie, dostałem ostatnio paczuszkę z Brauna, a to taka fajna maszynka. No, no, no. Na nogach świąteczne skarpetki. A czemu jedna jest szara, a druga jest biała? To jest pytanie. Co chyba była wyprana z czymś ta skarpetka? Moi drodzy, chciałem wam jeszcze powiedzieć. Zapach na dziś to jest Sauvage od Diora. Super on jest. Kurczę, mam go tak długo, jest taki wydajny. Jedno psiknięcie. Nie psikamy się tak jak Szusz. Pozdrawiamy Szusz. Tym akurat przykijamy się tylko raz. Się pytaliście o telewizor, który rodzicom Karoliny kupiliśmy na Dzień Babci i Dzień Dziadka. I podlinkuję go na dole, bo ostatnio zapomnieliśmy go podlinkować. I był w ostatnim filmie, ale go podlinkujemy jeszcze dzisiaj, żebyście mogli sobie zerknąć. Bo wiele osób o niego pytało właśnie. Słuchajcie, te zabezpieczenia są już odpinane, więc znalazł się sposób na nie.
Więc Dariusz wpadł na pomysł, żeby wkręcić małe śrubki i zainstalować inne zabezpieczenie, które jest trudniejsze w otwarciu. Jak to jest u was, jeżeli macie dzieci? Sprawdzają się te zabezpieczenia, czy nie? Co robicie? Co robicie? Jakie są wasze sposoby? Nie wiem, czy to jest lepsze, czy tamto jest lepsze, czy to jest lepsze. W końcu tak wszystko zostanie otwarte. I z racji tego, że dzisiaj jest taki ciężki dzień, że ktoś mi pokrzyżował plany. O, tak powiem. Ktoś mi pokrzyżował plany. Trzeba się skupić na pozytywnych rzeczach. Z racji tego, że zostałem oszukany, dostałem nauczkę. I teraz nie podaję się i wymyśliłem inny sposób. Kurczę, nic, dobra, zakończmy temat. Nie będę wam tutaj opowiadał, was wkręcał, skoro nic nie mogę tak powiedzieć. Chciałem się zapytać z was, czy polecacie jakiś fajny serial na Netflixie. Bo dzisiaj mam zamiar zapomnieć o wszystkim, włączyć sobie Netflixa i obejrzeć jakiś fajny serial. Dajcie znać, co polecacie w komentarzach. Widzimy się już w kolejnym vlogu. Pa, pa!